Rozmawiamy po finale i po dekoracji medalistów w kategorii średniej. Rozmawiamy z mistrzem tej kategorii, Igorem Jakubowskim, reprezentującym PKB Poznań, ale będącym wychowankiem Zagłębia Konina, więc tutaj doping był oszołomiający. Igor, powiedz, jak smakuje zwycięstwo przed własną publicznością? Wiadomo, zwycięstwo smakuje, tym bardziej na Mistrzostwach Polski. Jeszcze moi kibice, moi koledzy najbliżsi zjawili się tutaj. Boksowało mi się dobrze. Wczoraj nawet, kiedy już mi brakowało sił, oni mnie nieśli. Czułem taką moc, ten doping czułem, więc boksowało mi się nawet już bez siły. Wiedziałem, że mam dla kogo boksować, bo gdzie indziej może tak by się nie zdarzyło, żebym wygrał tę walkę, ale tak, ponieśli mnie i było wszystko dobrze. Z Szeremetą wygrałeś na Grand Prix w Pniewach w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam. Powiedz mi, czy ten pojedynek finałowy w Mistrzostwach Polski tutaj w Koninie był dla ciebie trudniejszy niż tamta walka w Pniewach? Jakbyś właśnie pod takim czysto już sportowym kątem ocenił tą walkę? Czy walka, tu mi się ciężej boksowało, nie wiem dlaczego, trudniej. Trudno jakoś mi się boksowało, nie siedział mi bardziej. Tam może dlatego, że to były moje takie już pierwsze kroki seniorskie w Pniewach. Chciałem się pokazać jak najlepszej strony. Tak wiadomo, w Koninie też chciałem się pokazać, ale jakoś nie szło mi tak, jakbym chciał. Nie wszystko mi wychodziło, wpadałem. Ale wygrałem, sędziowie widzieli moją wygraną, więc nie ma się już teraz już nad czym rozżalać. Zwycięstwo jest zwycięstwem, jest dobrze. Jesteś jednym z trójki tutaj konińskich złotych chłopców. Igor Jakubowski, Patryk Szymański, Kamil Gardzielik. No i jedynym niestety z tej trójki, który stanął na najwyższym stopniu podium. Czy mógłbyś krótko skomentować starty twoich kolegów tutaj dzisiaj w finałach? Czy się Patryk boksował z Syrowatką? Widziałem ten pojedynek. Dał się zapnąć moim zdaniem za bardzo trochę do defensywy pod tymi linami. Nawet te ciosy na gardę robią wrażenie na sędziach i oni punktują tam, wciskają te punkty. A pojedynek był równy Patryka Szymańskiego. Sędziowie widzieli tak, 4-1, jeden sędzia tam widział wygraną Patryka. Wyszło jak wyszło. A w Kamila pojedynku, moim zdaniem, Kamil nie przegrał walki. Na pewno nie przegrał. Jak dla mnie wygrał wysoko nawet tą walkę, trafiał czyściej. Czystsze ciosy wchodziły tam Łęgowskiemu. Ale sędziowie, nie wiem, może dlatego, że ostatni mistrzostwa Łęgowskiego chcieli mu taki prezent robić. Nie wiem, dlaczego tak zrobili, tak punktowali. Ich sprawa. W tej chwili wszyscy trzej występujecie już w Poznaniu. Czy w związku z tym, że jesteście tutaj wychowankami Konina, pochodzicie z Konina, jest między wami jakaś większa przyjaźń, wspólnota, czy też to nie ma znaczenia? Tak, jest przyjaźń, zwłaszcza z Kamilem, bo z Kamilem od pierwszego roku kadeta razem na obozy już jeździmy. To jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty rok już razem na obozy kadry wyjeżdżamy. W klubie się znaliśmy też już tu wcześniej, jak on trenował. On trochę dłużej trenuje, ale znaliśmy się, jak ja przyszedłem do klubu, od razu się zaprzyjaźniliśmy, więc z Kamilem naprawdę. I z Patrykiem zresztą tak samo, tam mieliśmy raz lepsze dni, raz gorsze dni, ale kolega jest tak samo moim kolegą jak Kamil Gardzielik. Teraz już można powiedzieć, że za tobą cały sezon startów seniorskich, ale wciąż jesteś bardzo młodym zawodnikiem. Czy czujesz się już taki okrzepnięty w tym gronie seniorskim jako właśnie zawodnik, który wiekowo odbiega od wielu swoich rywali? Czy czuję się jakoś okrzepnięty? Jeszcze nie, czuję tą przewagę siły tych zawodników niektórych, z którymi boksuję. Ale staram się to wyeliminować tam jakoś technicznie, czy na dystans trzymać. Próbuję jak mogę boksować, jak najlepiej, żeby to wychodziło. No i póki co wychodzi na razie. I jakie, na koniec pytanie, jakie plany mistrza Polski w kategorii średniej na ten bieżący rok? Czy plany mogę ja mieć najwyższe, a to wszystko zależy od trenera kadry. Jak on zadecyduje, tak będzie. Wiadomo, chciałbym na Mistrzostwa Europy Świata pojechać. Mistrzostwa Świata są kwalifikacją olimpijską też, więc... Jeżeli dałoby radę, to chciałbym na te kwalifikacje olimpijskie pojechać, a jeżeli nie da rady, dowiem się, że nie da rady się tak kwalifikować, że trener mnie nie powoła na te Mistrzostwa Świata, to będę próbował czegoś innego robić. Wiadomo, że w Polsce z boksu amatorskiego nie da się wyżyć, tym bardziej ja już teraz nie jestem na utrzymaniu rodziców, tylko sam się utrzymuję w Poznaniu z własnych pieniędzy, więc trzeba jakoś pieniądze zarabiać, już powoli się ustabilizować. Skończyłem, teraz 19 lat będę kończył, więc wypada to powoli jakoś poukładać sobie. Życzymy w takim razie powodzenia i raz jeszcze gratulujemy wielkiego sukcesu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.